Mamy godzinę 20:01. Przedstawię się, nazywam się Mariusz Duczmański, poprowadzę prezentację. Postaram się, żeby ta prezentacja nie trwała dłużej niż godzinę. Postaram się zrobić to nawet krócej. Dzisiaj ta prezentacja dotyczy oczywiście programu partnerskiego Skyward Community, więc o samej technologii nie będziemy mówić dużo. Natomiast po prostu porozmawiamy o programie partnerskim, o tym, jakie są poziomy, jakie bonusy możemy zarabiać, no i troszeczkę później informacje, nowości, które gdzieś tam się w naszych biurach też pojawiają, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o informacje, które mają miejsce w naszej firmie. Usługami online, ogólnie finansowymi zajmuję się od bardzo wielu lat. Natomiast partnerem Skyward Community jestem właściwie od 5 rok, 2016 marzec. Jestem czynnym inwestorem, ale też staram się też rozwijać tutaj struktury grupy w naszej firmie. Mieliśmy możliwość poznania fajnych ludzi na jednym ze szkoleń, które firma prowadziła. Wiem, że pewnie w przyszłości takie szkolenia będą się podobne powtarzać. Oczywiście z innej tematyki. My braliśmy udział w szkoleniu, tak zwane to było 3D coaching dla ambasadorów firmy. W kilku krajach skończyliśmy szkolenie wtedy w Dubaju w 2019. I tutaj z grupą zarówno polską, jak i nie tylko mogliśmy być jako pierwsza wycieczka zorganizowana wtedy na budowie w Szarży, gdzie były początki, tak naprawdę stawiano pierwsze słupy. Plan marketingowy przedstawia się w następujący sposób. Może zanim przejdę do samego planu, to krótka informacja, że tak naprawdę po rejestracji, po otwarciu rachunku w firmie Skyward Community otrzymujemy biuro z pełnymi narzędziami. W tym biurze mamy własne strony internetowe, statystyki, są historie, szkolenia, wiele innych informacji dotyczących płatności, wpłat, wypłat, inwestycji. Tutaj ta strona dla partnerów zawiera tak naprawdę gotowe strony internetowe, linki, do których jest jak gdyby na sztywno przymocowany nasz numer ID, który tak naprawdę jest naszym poleceniem. Osoba, która skorzysta z niego, gdy zarejestruje się, po prostu będzie to osoba z naszego polecenia. Więc warto o tym pamiętać. Tak naprawdę bez względu na to, czy zrobiliśmy inwestycję, czy nie, osobistą, otrzymujemy te narzędzia od firmy. Po pierwszej logowaniu, po rejestracji, po weryfikacji naszego konta musimy zatwierdzić taki regulamin programu partnerskiego, który jest właśnie w tej zakładce dla partnerów. Musimy po prostu wszystkie strony przejść od jednej do ósmej i wtedy potwierdzić, że zgadzamy się i mamy program partnerski. W tym momencie należy nam się bonusy, kiedy będziemy zapraszać do firmy nowych inwestorów. Pokazana jest właśnie pokrótce ta strona. Ona oczywiście w tej chwili jest coraz bardziej rozbudowana, ale przejdziemy do tego, co najważniejsze, do omawiania programu partnerskiego. Postaram się to zrobić naprawdę bardzo krótko dzisiaj. Mamy tak naprawdę 7 stopni w strukturze w programie partnerskim. Partner, konsultant, lider, master, ekspert, top ekspert i sky ekspert. Jeśli chodzi o pierwszy poziom, partner, to jest to człowiek, który się zarejestrował we firmie, który się też zweryfikuje we firmie danymi osobowymi, czyli imię, nazwisko, dane adresowe. Potrzebny jest zazwyczaj jeden dokument tożsamości, czyli dowód, na przykład w wypadku Polski, dowód osobisty, prawa, lewa strona, dobry skan. Najlepiej, żeby to był dobry skan. Jeśli mamy adres w naszych dowodach, to wystarczy wtedy dowód tylko. Jeśli tego adresu nie mamy, to potrzebna jest jakaś faktura za media, prąd, gaz, rachunek za telefon, wyciąg z konta, na którym ewentualnie będzie adres, lub z urzędu gminy czy miasta zaświadczenie o meldunku. Wtedy weryfikujemy się tymi danymi i mamy status partnera. Mamy tak naprawdę, nabywamy prawa
do 4 poziomów programy partnerskim nabywania, otrzymywania bonusu. 15% z pierwszego poziomu, 4, 2 i 1% z czwartego poziomu. Konsultant to tak naprawdę współpracownik taki, który zaprosi przynajmniej dwie osoby ze swojego polecenia i te dwie osoby zainwestują w firmie minimum $100. Łączna suma inwestycji z naszą musi wynosić minimum $300 i wtedy otrzymujemy status konsultant. Status lider, tak naprawdę tutaj zaczyna się jak gdyby polecanie, współpraca właśnie z grupą. Widzimy, że każdy status od partnera, konsultanta, biorąc pod uwagę od partnera, konsultanta i teraz lidera, każdy poziom tworzy nam kolejne jak gdyby poziomy, głębokość, możliwość zarabiania bonusu. Tu już mamy, jak widzimy, 6 poziomów. Od 1 do 6. Pierwszy poziom to jest 15%, 7% z drugiego, 5 z trzeciego, 3, 2 i 1. Na tym poziomie tak naprawdę osobiście my musimy mieć zainwestowane minimum $200. Musimy mieć 3 osoby zaproszone z własnego linka referencyjnego i każda z tych osób powinna mieć zainwestowane minimum $200. Łączna suma inwestycji na tym poziomie powinna wynosić $2000, czyli nasza inwestycja 3 osób lub jeszcze ewentualnie dodatkowych osób, które mamy, jakichś partnerów, konsultantów, łączna ich suma inwestycji z pierwszego poziomu to 2000 i wtedy uzyskujemy status lidera. Kolejny status to status master. Status master to jest osoba, która zaprosiła do firmy i gdy pomogła wypromować im się do statusu liderów minimum 3 osobom, czyli master musi posiadać minimum 3 partnerów o statusie lider. Pamiętamy, że lider, minimalna inwestycja to zaledwie $200. Przy statusie mastera my osobiście musimy mieć zainwestowane minimum $1000 i łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie wynosi 5000. To jest minimum. A zatem powtarzając, my osobiście musimy mieć inwestycje $1000, 3 partnerów ze statusem liderzy na pierwszym poziomie i łączna suma w pierwszym pokoleniu, czyli osób bezpośrednio zaproszonych, łączna suma inwestycji historycznie, czyli załóżmy od początku, jak jesteśmy w firmie, musi wynosić co najmniej $5000. Wtedy otrzymujemy status master. Widzimy, że tutaj głębokość również, jeśli chodzi o bonusy, się zwiększa. W tym wypadku sięgamy już do 9 poziomu. Mamy 15% z pierwszego poziomu, no i 9 poziom to jest 0,5%. Kolejny status, to pamiętamy, jest ekspert, jeszcze jest top ekspert i sky ekspert. Przy statusie ekspert są oczywiście też takie 3 podstawowe warunki do spełnienia, aby uzyskać status eksperta. Pierwszy warunek to 5000 własnej inwestycji historycznie, czyli to nie musi być jednorazowa. W przeciągu współpracy od samego początku, jak jesteśmy w firmie, nasza suma inwestycji musi być minimum 5000 dolarów. Musimy mieć 3 partnerów ze statusem master, z tą różnicą, że w wypadku statusu mastera, żeby go uzyskać, to tam mieliśmy, pamiętamy, 3 liderów na pierwszym poziomie. W wypadku eksperta musimy mieć 3 partnerów ze statusem master, ale 2 masterów może być na pierwszym poziomie, a ta różnica, którą tutaj widzimy, to jest ta, że master, ten trzeci master może być na
drugim, trzecim, czwartym poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli w innej nodze niż tych dwóch masterów, których już mamy bezpośrednio. To jest drugi warunek i trzeci warunek, suma inwestycji łącznie z naszą inwestycją na pierwszym poziomie musi wynosić minimum 10 tysięcy dolarów. Jeśli te warunki spełniamy, czyli 5 tysięcy inwestycja osobista, trzech masterów, jeden może być na głębiej w strukturze w niezależnej nodze i 10 tysięcy łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie, to wtedy otrzymujemy status eksperta. Tu widzimy również, że głębokość się zmienia. Sięgamy już do 20 poziomów. Pierwszy poziom zwiększa się 1% nam niezależnie od tego, co wykonamy w danym miesiącu, czyli mamy 16%. Natomiast od 10 do 20 poziomu mamy 0,5%. Drugi poziom 7, trzeci 5, 4, 3, 2, od 7 do 9 1%. To jeśli chodzi o status eksperta. Kolejny status to status top eksperta. I teraz tak, status top eksperta też musimy spełnić takie podstawowe trzy warunki. Pierwsze, inwestycja osobista, własny wkład we firmie, to 10 tysięcy dolarów, to jest minimum. Trzech ekspertów, dwóch na pierwszym poziomie, trzeci w niezależnej nodze, może być głębiej. Oczywiście może być na pierwszym poziomie, ale również jeśli to będzie ekspert w niezależnej nodze, w innej niż dwóch naszych ekspertów, to też będzie nam się liczył do awansu. I trzeci warunek, który widzimy, to minimum 30 tysięcy z pierwszego pokolenia, jeśli chodzi o inwestycje właśnie na pierwszym poziomie. Czyli 10 tysięcy własna inwestycja, trzech ekspertów i 30 tysięcy z pierwszego pokolenia. Tutaj jeśli chodzi o program partnerski, to otrzymujemy już najgłębszy poziom, czyli przy tym poziomie tak naprawdę przy top ekspercie otrzymujemy wynagrodzenie z bonusu do 24 poziomów. Pierwszy poziom 16 i tam później od 10 do 24 poziomu jest to aż, jest to 0,5%, wydawałoby się, że niewiele, ale pewne ilości tutaj jak gdyby nam rekompensują tak naprawdę to 0,5%, całkiem niezłe sumy wchodzą tym osobom, które ten status osiągnęły. I jednym dodatkiem takim, który też tu zauważamy, jest comiesięczny bonus w wysokości od 500 dolarów do 1500 dolarów. Oczywiście tutaj musimy pewien wymóg spełnić. Jest to obrót naszej struktury z pominięciem zespołów partnerów mających status top ekspertów lub wyższych rang, czyli SKI ekspertów należących do naszej struktury, po prostu gdyby z pominięciem tych, którzy już wchodzą w skład takich grup. Natomiast zazwyczaj jest to tak naprawdę większa część naszego zespołu, naszej struktury. Obrót musi wynosić minimum w danym miesiącu 5 tysięcy, 10 lub 20 tysięcy i wtedy mamy dodatkowy bonus, niezależnie od tego, ile bonusów otrzymamy z całej struktury 24-poziomowej. I ten bonus jest tak naprawdę dodatkowym bonusem, który otrzymujemy miesiąc w miesiąc. I zobaczmy ostatni status, to jest status Sky Expert. Sky Expert musi osobiście mieć inwestycje minimum 20 tysięcy dolarów. Również musi mieć w tym wypadku czterech top ekspertów, czyli jeden top ekspert więcej. Dwóch top ekspertów na pierwszym poziomie, a dwóch pozostałych może być na niezależnych nogach głębiej w strukturze, czyli potrzebnych nam jest czterech. I również suma inwestycji na pierwszym poziomie musi wynosić minimum 90 tysięcy. I to są znów te trzy podstawowe warunki. 20 tysięcy nasza własna osobista inwestycja, czterech top ekspertów i 90 tysięcy na pierwszym poziomie łącznie z naszą inwestycją. Uzyskujemy wtedy status Sky Experta. Oczywiście mamy tutaj 24 poziomy bonusu z programu partnerskiego. Otrzymujemy 1% więcej
na pierwszym poziomie, czyli niezależnie od tego, co się dzieje w danym miesiącu na pierwszym poziomie otrzymujemy 17% i bonus z obrotu w danym miesiącu w zależności od obrotu w naszej strukturze 10 lub 30 tysięcy będzie to, jak widzimy na slajdzie, powiększe albo 500, albo 2000, dobrze mówię? Dokładnie. Albo 500, albo 2000 dolarów w wypadku SkyExperta. Tutaj ten slajd bardzo dobrze znamy. To jest slajd, który dotyczy dodatkowych, przy tych pierwszych tak naprawdę poziomach, partner, konsultant, lider. Potem pamiętamy, później w pewnym momencie ten bonus na pierwszym poziomie on się też zwiększa. Natomiast formalnie przy tych pierwszych statusach możemy w danym miesiącu otrzymać nawet 18% bonusu. Oczywiście jest to uzależnione od ilości rat płaconych na pierwszym poziomie przez naszych partnerów. Jeśli jest to 5 minimum płatności w ciągu danego miesiąca, to za wszystkie raty otrzymamy 16%. Jeśli jest to 10 lub więcej, to otrzymamy 17%. Jeśli jest to 20 lub więcej, to otrzymamy 18% za każdą ratę wpłaconą w naszej strukturze na pierwszym poziomie. Czyli tak naprawdę to od nas zależy, czy to będzie 15, czy to będzie 18% w danym miesiącu. Zasady, warunki programu partnerskiego, one się na razie póki co nie zmieniają. Minimalna inwestycja to 50 dolarów. Jednorazowa taka kwota jest w naszych back-office'ach, naszych kontach. Minimalna kwota wypłaty na niektóre kanały to jest 30 dolarów. 24 poziomy, punkt 6, jeśli chodzi o program partnerski, o głębokość. No i tak naprawdę tutaj tylko nasza wyobraźnia może nas ograniczać, jeśli chodzi o ilość osób, które zaprosimy do firmy, ilość osób, które polecimy ten biznes, tą technologię. Tak naprawdę jest to czymś wyjątkowym, osobiście tak uważam, jestem o tym przekonany. Tutaj krótkie wyróżnienia, nagrody, które otrzymujemy za statusy w wypadku już tam od mistrza. To jest długopis firmowy. Kolejna, może taki drobiazg, kolejna taki bonus za status eksperta. No to już otrzymujemy w gotówce, w bonusie w wysokości 500 dolarów od momentu uzyskania tego statusu w ciągu 24 godzin. Na nasze konto wpływa bonusowe 500 dolarów. W momencie, kiedy uzyskujemy status top eksperta, na nasze konto wpływa 1500 dolarów i w wypadku Sky Eksperta wpływa na nasze konto, jak widzimy, 2000 dolarów w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego statusu. Tutaj mamy grupę polską. Akurat zwracam uwagę na to zdjęcie, ponieważ mamy grupę polską, która była właśnie w Dubaju. Kończyliśmy to szkolenie z coaching 3D dla ambasadorów. Natomiast głównie tutaj mi chodzi o panią Natalię, która jest kuratorem na terenie Polski. Czyli tak naprawdę, biorąc pod uwagę struktury na całym świecie, firma organizuje struktury jak gdyby i przepływ informacji w obie strony poprzez między innymi kuratorów. I tutaj w Polsce, na terenie Polski, pani Natalia jest kuratorem, więc tak to wygląda. Dlaczego zwracam uwagę na to? Ponieważ nie wiem, czy widzieliśmy w naszych back-office'ach informacje o pierwszym otwartym biurze na terenie, o ile pamiętam, Dominikany. I to właśnie z racji, jak gdyby, z inicjatywy kuratora na terenie Dominikany otwarte zostało jedno z biur takich lokalnych, regionalnych Skyward Community. Przypuszczam, że takich, ja się przypuszczam, jestem przekonany, jestem pewny o tym, że takich biur w przyszłości będzie bardzo dużo. Myślę, że w większości krajów takie biura będą powstawać właśnie z inicjatywy kuratorów i osób, które będą pracować z ramienia firmy w różnych tam działach, jeśli chodzi o Skyward Community.
Zresztą zauważyliśmy, że zaczyna powstawać nowy kierunek szkoleń i on ma na celu przygotowanie odpowiedniej kadry przyszłości do wykonywania pewnych zadań, które będą powierzane osobom odpowiedzialnym, osobom, które będą chciały się podjąć pewnych zadań. Oczywiście będzie to miało na początek związek z osobami, które są przynajmniej dwujęzyczne, czyli znają rosyjski, jakiś jeszcze inny język, polski lub inny język, ponieważ jest o wiele łatwiej ułatwiona ta komunikacja, ale z czasem tych osób będzie potrzeba jeszcze dużo więcej, ponieważ mówimy tutaj o globalnym rynku, o globalnej światowej ekspansji, jeśli chodzi o nasz transport. Tutaj mamy informacje o pakietach, które mamy w swoich back-office'ach. Oczywiście tych pakietów jeszcze trochę jest, więc warto na nie zwracać uwagę. Mamy między innymi w swoich back-office'ach pakiety inwestowane, forma inwestowania na raty z możliwością właśnie tutaj też na rat. Widzimy po 5 miesięcy, między innymi począwszy od $50 przez 5 miesięcy taka inwestycja może być. Tu mamy podstawowe oferty inwestycyjne za gotówkę z dyskontem aż do 54%. No i tutaj jeszcze też ciąg dalszy kolejne pakiety. Pamiętamy, że te informacje dotyczące no właśnie tych razy informacji, gdzie czytamy razy 2, 1,5, chodzi o kupony, które otrzymujemy, czyli kupując w firmie dany pakiet, otrzymujemy kupon o wartości 50% więcej udziałów lub o wartości 100% więcej udziałów do oferty standardowej na następny pakiet. Najczęściej taki kupon ważny jest przez 30 dni. Firma chce nas zachęcić do inwestowania z lepszym dyskontem, ponieważ jeśli kupujemy przykładowo pakiet o wartości $1000 i mamy 30 tysięcy udziałów, mamy dyskont 30, to wiemy, że jeśli wykorzystamy kupon, który otrzymamy na przykład razy 100, to nasze dyskonto nie będzie wynosić 30, ale 60 i ilość udziałów za kolejny 1000 to już nie będzie 30, ale 60 tysięcy udziałów, czyli łącznie za 2000 możemy w tym wypadku mieć 90 tysięcy udziałów na ten moment w tej ofercie dodatkowo z kuponami. I o tym warto pamiętać, że te informacje, gdzie czytamy razy 1,5 czy razy 2, to są kupony, które otrzymujemy po spłacie pakietu ratalnego lub zapłaty po spłacie pakietu gotówkowego jednorazowo. Tu krótka informacja. W pewnym czasie wiemy, że były różne pakiety. Wiem, że są osoby, które mają nawet monety ze znakiem Skyway. Były też osoby, które później brały w różnych innych inicjatywach. I też otrzymywały pewne jak gdyby dodatki do pakietów. To był przykład zalesiania, ale też sadzenia drzewek owocowych na terenie Marinomorki koło Mińska w ekotechnoparku. I taki jeden pakiet, który akurat w tamtym czasie kupowałem, no to był opatrzony właśnie drzewami owocowymi, dzięki czemu mam tabliczkę z GPS-em, z numerem GPS, gdzie gdybym odwiedził na przykład ekotechnopark, bardzo łatwo mogę takie drzewko znaleźć ze swoją tabliczką inwestora z 2017 roku. To był pakiet. Kolejny jeden z moich pakietów to był pakiet, który dotyczył imienia i nazwiska, które znajdują się na całym suficie w muzeum ekotechnoparku. Akurat w tamtym czasie też jeden z pakietów kupowałem i też tam muzeum moje imię i nazwisko widnieje, tak jak zresztą wielu partnerów na terenie Polski kupowało te pakiety i dzięki temu gdzieś tam zostali uwidocznieni, upamiętnieni, więc to jest taka fajna, miła pamiątka dla nas. Tutaj warto na tym się tutaj chwileczkę skupić, na tej informacji.
Dlatego, że inwestuj z najwyższym dyskontem do 22 września. Dzisiaj mamy, jak wiemy, 21 września, więc tak naprawdę do jutra, do godziny 23.55 mamy możliwość kupienia pakietu z dyskontem 90. Pamiętamy, że z kuponem nawet mamy około 60, więc tak naprawdę mamy 150, minimum 150% udziałów więcej w stosunku do oferty standardowej, właściwie dwukrotnie, bo jak mamy 30 w normalnej ofercie, a mamy w tym dyskonto mamy 90, to tak jakbyśmy kupili za jedną gotówkę, czyli załóżmy za 5000 dolarów, dzisiaj pakiet o wartości 15000 dolarów. Czyli tak, mamy możliwość tak naprawdę tego pakietu kupienia na raty do jutra, do wieczór, w ratach po 500 dolarów przez 10 miesięcy lub jednorazowe za gotówkę 5000 dolarów i mamy dyskonto 90. Czyli mamy w tym momencie, jeśli pamiętamy, mamy około 200% więcej do tej standardowej, na przykład przy 1000 standardowej ofercie. Przy tych dużych kwotach, ja może cofnę te pakiety, żebyśmy sobie mieli podgląd, tą świadomość tego, jaka to jest jeszcze okazja i szansa. Przy tych dużych kwotach, zobaczmy, 150 tysięcy. Mało kto z nas ma dzisiaj 150 tysięcy, żeby włożyć z kieszeni. Wtedy jest 50 dyskonto. My mówimy o dyskoncie 90 przy kwocie 55 tysięcy. Natomiast zobaczmy, przy standardowej ofercie dyskont wynosi, przy 5000 dyskont wynosi 35. A my w ofercie z tym hologramem, gdzie nasza osoba, nasze zdjęcie będzie na hologramie ukazywane co jakiś czas z innymi inwestorami, to cały czas będzie wyświetlane w muzeum, które zwiedzane jest co roku przez tysiące, dziesiątki tysięcy osób. Mamy dzisiaj możliwość nabycia pakietu z dyskontem 90 za tą kwotę. W standardowej ofercie jest to 35 dyskonto. Czyli tak naprawdę mamy standardowo mamy 75 tysięcy za 5 tysięcy dolarów. Natomiast ten pakiet do jutra, który jeszcze jest ważny, zamiast 175 tysięcy mamy 450 tysięcy udziałów za ten pakiet. Także sprawa do przemyślenia, być może mamy kogoś, kto naprawdę ma gotówkę, kto chciałby sobie dokupić taki pakiet, bo jest okazja, tak naprawdę nie wiemy, czy tego typu oferta jeszcze się powtórzy. Tutaj krótka informacja jeszcze o pewnych sprawach związanych, jeśli chodzi o sprawy spadkowe. W naszych biurach, w ustawieniach jest taka możliwość wpisać spadkobiercę, jeśli chodzi o nasze udziały. Wiem, że ten formularz, który jest na ten moment, on jest bardzo uproszczony, tam jest tylko imię, nazwisko, telefon i adres mailowy, ale witam, Janusza Tomczaka, ale już wkrótce ten formularz będzie zmieniony. Wiem, że z jednego webinaru, że od strony prawnej będzie też odpowiednio to przygotowane, jeśli chodzi o spadkobierczość związaną z naszymi udziałami. Krótka też informacja, którą też powtarzam każdego tygodnia, bo wydawałoby się pewne rzeczy oczywiste, że znamy na pamięć, natomiast później jak się pojawia problem, to się okazuje, że gdzieś tam jest panika, czasami pewne osoby do mnie dzwonią i pytają się, co mają zrobić. Zabezpieczajmy swoje konta dodatkowo różnymi pinami, kodami, jeśli taką mamy możliwość na ten moment. I też warto pamiętać, że w prawym dolnym naruszniku jest taka chmurka, gdzie mamy chat online w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę. W ciągu dnia często możemy pisać z kimś, kto pisze z nami po polsku. I takie podstawowe informacje, które chcemy się dowiedzieć, możemy je uzyskać. Więc warto wykorzystywać, czasami sobie pisać, dopytywać się, ćwiczyć tak naprawdę na sobie, ponieważ jak będziemy chcieli później polecać swoim partnerom, czy na przykład rozmawiać ze swoimi partnerami, jak to wszystko działa, no to samemu dobrze wiedzieć, mieć to wszystko przećwiczone.
Także tak to mniej więcej wygląda. Również to zdjęcie też puszczam każdego dnia, każdego tygodnia na webinarach, dlatego że też jest to takie zdjęcie, które musimy pamiętać, że jeśli chcemy cokolwiek zmienić na naszych kontach, jakiekolwiek dane takie wrażliwe, czy ewentualnie chcemy mieć dostęp do konta, czy zmienić dane osobiste, które gdzieś tam są sztywno wpisane po weryfikacji konta, albo zmienił nam się dowód osobisty i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co dotyczy naszego konta w Skyward Community, wymagane jest zazwyczaj tego typu zdjęcie. Czyli musimy zrobić dobrą swifocię. Najlepiej, żeby to było zrobione przodem aparatu, czyli ktoś, żeby nam to zrobił. Chodzi o to, żeby po powiększeniu tego zdjęcia nasza twarz była wyraźna. Zdjęcie, właśnie chodzi o to, żeby zdjęcie było wyraźne. Dowód osobisty, który mamy w jednej ręce, też po powiększeniu był wyraźny i czytelny, dane na tym dowodzie. A w drugiej ręce kartka A4, czy tam połowa A4, na przykład SWC może być skrót, imię, nasze nazwisko i bieżąca data. I takie zdjęcie zazwyczaj dołączamy do maila, którego wysyłamy do firmy z jakąś prośbą. Także warto zapamiętać, żeby tego typu informacje mieć jak gdyby w pamięci, żeby z tego będzie ciężko gdzieś tam coś przepchnąć. Chodzi po prostu o identyfikację, żeby nikt na nasze konto, raczej pod nas się po prostu nie podszył. Tu jeszcze krótka informacja. Zbliżamy się wielkimi krokami. Dzisiaj mamy 21, więc tak naprawdę za mniej więcej 10 dni rozpocznie się Expo w Dubaju. Już pomalutku rozpoczynają się pewne imprezy, pewne wydarzenia związane ze zbliżającym się tym Expo w Dubaju, o czym też dosłownie króciutko za chwilę wspomnę z różnych z ostatnich newsów. Natomiast Expo tak naprawdę wiąże się z tym, że wiemy, że na takich wydarzeniach podpisywane są najczęściej w momencie, kiedy przyjeżdżają dane osoby, podpisywane są ważne umowy, kontrakty, przedstępne umowy, zamówienia i tak dalej. No i my dzisiaj już też wiemy, że przynajmniej 3 lub więcej, ale o 3 się mówi, grubych kontraktach zostaną podpisane podczas tego Expo. Całe Expo będzie trwać wyjątkowo długo, bo to nie będzie jakieś tam parudniowe, kilkudniowe i tak dalej wydarzenie, ale całe Expo będzie miało miejsce od 1 października do 31 marca przyszłego roku, czyli pół roku. I podczas tego pół roku również w naszej firmie bardzo dużo się wydarzy, ponieważ są wykonywane pewne prace związane z zainstalowaniem kolejnych urządzeń, kolejnych kolejek w szarży na terenie Centrum Innowacji, właśnie tam. Wiemy, że zarówno taki pojazd związany z kontenerami, jak i również osobowy ma być wkrótce zamontowany, umieszczony na torach, które są w tej chwili kończone. Wiemy też, że ukończenie tych torów dwukilometrowych ponad, tam 2400, dwóch takich odcinków ma być ukończone w listopadzie, czyli delikatnie z lekkim poślizgiem, co też naprawdę wielokrotnie firma powtarzała, że nie jest to od nich uzależnione, ponieważ w dużej mierze zaczynamy być też uzależnieni od dużych firm, z którymi współpracujemy, z zewnętrznymi. Zresztą ta współpraca ciągle się rozszerza i poszerza. Słyszeliśmy o informacjach, że również nasz prezes wybiera się na północ Europy, gdzie będą kolejne rozmowy z kolejnymi firmami związanymi, mającymi związek ze współpracą, budową, tworzeniem podzespołów potrzebnych do budowy między innymi projektów adresowych, które jak gdyby przed dzień już jesteśmy, jeśli chodzi o wystartowanie i rozpoczęcie tej budowy. Tutaj ważna informacja, ta certyfikacja, o której mowa była na początku tego miesiąca, to jest certyfikacja, którą przeszła nasza firma na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tutaj taka bardzo ważna informacja była w tym tekście, którym już właściwie tydzień temu mówiłem, że uzyskanie certyfikatu potwierdza spełnienie, co jest ważne, światowych wymagań dotyczących niezawodności, bezpieczeństwa i trwałości transportu strunowego. W dłuższej perspektywie uprości to proces podejmowania decyzji o współpracy z przyszłymi klientami na całym świecie.
I tak naprawdę te wszystkie standardy, które w tej chwili tworzą się na naszych oczach, tworzą się jak gdyby to, co my widzimy w biurach naszych, one później po prostu będą wykorzystywane do budowy tak naprawdę seryjnej, do tworzenia tego całego biznesu, już później budowania tych odcinków adresowych, tras adresowych, na które pewnie z utęsknieniem wyczekujemy, bo chcielibyśmy tak naprawdę mieć tą możliwość powiedzieć tym ludziom, którzy gdzieś tam trolują nas od kilku lat, że słuchajcie, oprócz tego, że już kolejki są, że jest kilkanaście prototypów, one jeżdżą, są certyfikowane, dopuszczone do obrotu, to mamy pierwsze trasy. Jak chcesz, to jedź sobie do Dubaju, jedź sobie na przykład do Szarży i tam sobie możesz kupić bilet, przejechać się naszą koleją. Co jest ciekawe, to plany są takie, żeby również na Słowacji powstał taka jedna już trasa, przynajmniej jest w planach poważnych, jest bardzo blisko nas. I kolejne będą powstawać w najbliższych miesiącach, latach, więc będzie robić się coraz głośniej, ale tego czasu wyczekujemy, kiedy pierwsze te projekty powstaną. I ten moment jest już bardzo bliski. Tutaj była też informacja, jak czytamy na bieżąco nasze back-office'y. Pojawiła się grupa dyplomatów z 20 krajów, odwiedzili nasze centrum w Szarży. Mogli zapoznać się z taką pełną prezentacją naszego biznesu, naszych technologii. Oczywiście ta współpraca pewnie będzie dalej kontynuowana, ponieważ bardzo wielu tutaj tych dygnitarzy, dyplomatów, no oczywiście wyraziło chęć ponownego pojawienia się w Szarży. Tutaj bardzo taka ciekawa też wypowiedź jest chociażby między innymi konsula generalnego Federacji Rosyjskiej. W Dubaju miał okazję przyjechać się naszą kolejką, tym pojazdem tropikalnym, unikarem tropikalnym i powiedział tak: dziękuję za ciepłe przyjęcie i możliwość dotknięcia przyszłości. To była niezapomniana podróż. Życzę temu wspaniałemu projektowi dalszego rozwoju i szybkiego wdrożenia do eksploatacji. No my też oczywiście tego jak najbardziej oczekujemy w jak najszybszym czasie. Tutaj bardzo też ciekawa informacja. Pewnie też byśmy w pewnym sensie podekscytowani, kiedy zauważyliśmy tą informację odnośnie Lenovo dostarczyło sprzęt też do centrum w Szarży. Jest to nowy sprzęt, mocno zaawansowany, potrzebny do tak naprawdę rozwoju, jeśli chodzi o całe centrum innowacji, które w tej chwili powstaje. Pamiętam tak naprawdę parę lat temu, kiedy byliśmy w Berlinie na pierwszych targach, właśnie kiedy była wystawiona nasza firma, co też byliśmy wtedy bardzo podekscytowani, bo to były pierwsze targi, na których miało Skyward Community wystąpić. I pamiętam wtedy, że już na tych targach w Berlinie było bardzo dużo znanych marek zainteresowanych bliższą współpracą z naszą firmą. I myślę, że tutaj Lenovo czy jeszcze wiele innych firm znanych marek wkrótce się pojawi, ponieważ technologia cała, która będzie się rozwijać nie tylko w Szarży, ale mówimy tutaj przecież o całym świecie, o globalnej ekspansji. Myślę, że bardzo dużo znanych marek, potężnych firm, tak naprawdę i komputerowych, i nie tylko, będzie wiedziało swój naprawdę spory interes w tym, by współpracować właśnie z naszą marką. Tutaj, jak wiemy, jak czytaliśmy tego newsa, dostarczyli sprzęt do Szarży, tam do tego centrum. I taka była krótka jeszcze też informacja. Oczywiście tam wspomniano, taka była krótkie wspomnienie odnośnie jednych z tras. Może sobie pozwolę zacytować. Przypomnijmy teraz, w centrum Szarży zbudowano 400-metrowy tor. No i tam oczywiście jest ten tor testowy, na którym jeździ ten tropikalny pojazd, natomiast na którym testowany jest właśnie tropikalny unicar i transport kontenerowy. W
budowie są kolejne dwa tory o długości 2,4. Planowane jest też również uruchomienie pierwszego komercyjnego projektu Skyway do 2023 roku. Tutaj akurat w tej informacji, która się pojawiła, oczywiście to jest jeden z projektów adresowych, o których już mówi się od dłuższego czasu. Pamiętam w jednej artykule czytałem, że właśnie ta budowa miała się rozpocząć, między innymi był plan od października do 2023 października ukończenie. Oczywiście mamy przesunięcie około miesiąca, bo najprawdopodobniej jeśli rozpocznie się budowa, to rozpocznie się w listopadzie. Najwcześniej wtedy, kiedy zostaną te tory ukończone 2,4 i tam będą pewne testy wykonane ostatecznie i ta budowa fizyczna dotycząca, z tego co pamiętam, chyba odnośnie kontenerów dostarczenia do portu, to był chyba odcinek, nie chcę skłamać, nie chcę wprowadzić w błąd, ale z tego co pamiętam, to mowa była o 130 km w jednym z artykułów i mowa właśnie była o rozpoczęciu tej budowy jesień tego roku i 2023 zakończenie. Sporo odcinek, bo mówimy o ponad 100 km, więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast oczywiście mamy pełną dokumentację różnych też odcinków, które są o wiele krótsze i będą o wiele szybciej wykonane. Mówimy tutaj o samej Szarży, o samym Dubaju. Pamiętamy, że w centrum Dubaju ma powstawać projekt adresowy. Więc o tym pewnie informacje będą w najbliższych tygodniach, miesiącach się pojawiać, co się rozpocznie jako pierwszy faktyczny, fizyczny projekt komercyjny, więc na te informacje z dużą niecierpliwością czekamy. No i tutaj jeszcze krótka też informacja, przedstawiciel centrum właśnie w Szarży wystąpił ostatnio na szczycie w Dubaju. To tak jak powiedziałem, to są pewne zapowiedzi tego, co już wkrótce zacznie się w Dubaju, jeśli chodzi o ten całe expo od początku października do końca marca. Natomiast wystąpił nasz przedstawiciel na tym szczycie w Dubaju, gdzie było bardzo dużo ważnych osób. No i też tutaj właśnie wspominał o tym, co już mówiliśmy, nie? Czyli mówili o naszym generalnym projektancie Anatolii Mielnickim, jaki to jest człowiek, że jest to człowiek, który między innymi opublikował setki prac naukowych, 20 monografii, zarejestrował w swoim imieniu ponad 200 patentów i uzyskał 7 stopni naukowych. No, też powiedziano właśnie o tym, co się dzieje w samym centrum innowacji, jeśli chodzi o pierwszy tor, który już jeździ, gdzie jak gdyby przyciąga swoją uwagę wiele mediów. Natomiast wkrótce ukończone zostaną również dwie trasy ponad dwukilometrowe, na których będą kolejne testy wykonane w najbliższym czasie. I tutaj też na ten temat dużo było powiedziane 14 września, więc na ten temat robi się coraz głośniej. No, ja zachęcam oczywiście ze swojej strony do zapoznania się z tym newsem, bo te newsy na bieżąco pojawiają się w naszych biurach. Bardzo dużo była mowa właśnie o tym transporcie właśnie naszym strunowym, o miastach linearnych, dlaczego jest to przyszłość dla całego świata, dlaczego akurat należy inwestować w tego typu technologie. I na ten temat faktycznie dużo, dużo mówiono. Mówiono też naprawdę koncepcja miast linearnych, z czym się wiąże jeszcze w dalszej perspektywie, jeśli chodzi o kolejne lata, kolejne dziesięciolecia. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Udało nam się tak naprawdę wyjątkowo zmieścić w 44 minutach. Chciałbym was zapytać się, drodzy państwo, czy macie jakieś pytania? Jeśli macie jakieś pytania, to prosiłbym napisać na czacie. Chwilę jeszcze poczekam. Jeśli są jakieś pytania, to poczekam na wasze pytania. Być może związane z tą dzisiejszą prezentacją, albo być może macie jakieś jeszcze inne pytania,
które gdzieś tam was, za wami się ciągną i chcielibyście uzyskać informacje, to być może będę znał odpowiedź na nie. Ok, skoro nie ma pytań, widzę, że wszyscy wszystko wiedzą, to bardzo dobrze. Było mi bardzo miło, że poświęciliście czas w ten wieczór. Tak naprawdę pewnie często już jesteśmy zmęczeni. Tym bardziej ceni się, że poświęcacie na to czas. Jedynie taka prosta, moja szczera prośba. Jeżeli możecie zapraszać nowe osoby, jeśli macie takie osoby w zespole, które gdzieś tam nie do końca znają program partnerski, chcieliby dokładnie go poznać, jakie są możliwości, ewentualnie jakieś newsy, które się pojawiają, być może jakieś mają pytania, to zapraszajcie na te webinary dotyczące programu partnerskiego. On się powtarza, ale oczywiście gdzieś tam zawsze coś nowego się wkradnie i warto gdzieś tam na nich być, być jak gdyby na bieżąco. I oczywiście zapraszam na te wszystkie webinary dotyczące Janusza Tomczaka, który prowadzi o technologii, ponieważ tam dużo informacji takich właśnie technicznych możemy uzyskać na temat naszej firmy. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. My spotkamy się już dopiero w październiku, w momencie, kiedy rozpocznie się to Expo w Dubaju. Może wtedy będzie fajnych informacji, już jakiś taka garść informacji nowych do przekazania wam, drodzy Państwo. Partnerzy, sympatycy Skyward Community. Także jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia.